Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas pokarmem duchowym. Satysfakcję, ale i godne życie. Bochny chleba, wypieczone z mąki z tegorocznego ziarna i wspaniałe wieńce dożynkowe to od wieków symbole dożynek. Zgodnie ze staropolskim zwyczajem na progu jesieni uroczyście obchodzimy zakończenie żniw. W dożynkowej podniosłej atmosferze dziękujemy rolnikom za trud i wysiłek, za umiłowanie ziemi i pielęgnowanie tradycji. To dzięki ich pracy nie zabraknie nam wszystkim chleba. Ryszard Bićko, wojewoda zachodniopomorski. Tu mam również życzenia od pana starosty, ale pozwólcie, że kilka słów od siebie. Wyrazy najwyższego uznania i szacunku dla tego trudu. Dziękujmy razem za te chleby, które są tak pięknie wypieczone z tegorocznej mąki. Wierzę w to, że wspólnie razem i my, a również i właśnie mieszkańcy, a przede wszystkim wy jako serdeczni, przekażecie to na ręce swoich własnych mieszkańców. Wraz z życzeniami wszystkiego dobrego. Dzielmy się tym chlebem, żeby dla nas wszystkich wystarczyło. Dzieląc się chlebem, dzielmy się dobrocią i miłością. Po raz pierwszy, ale chcielibyśmy, żeby to była tradycja, żebyśmy mogli podziękować naszym przedsiębiorcom, którzy działają na terenie naszej gminy. Tym przedsiębiorcom, którzy są zaangażowani we wszystko, co się w tej gminie dzieje. I chciałbym tu przy waszej obecności wręczyć panu Piotrowi Pamek, prezesowi firmy Technika Betonowa w Bisiekierzu, pamiątkową tablicę za zaangażowanie oraz nieoceniony wkład w rozwój naszej gminy. Z podziękowaniem bardzo proszę panie Piotrze o przyjęcie. Przyjechał. Ja od dzieciństwa rowerem jeżdżę. Tak? No na, dobrze, bo to dla zdrowia. Na mnie gadałem tak, cudowne dziecko dwóch pedałów. No. Koleś mnie, kurna, ja żem przyjechał, pani.
Tak? Bo wójt Piesiekierza... No właśnie. Obiecał mi robotę. No właśnie. Gdzie jest ten wójt nasz, no? No, napisał, że jest robota, świeże powietrze, woda, piasek. No, pięknie. Ja żem przyjechał, się okazuje, że to kurna przy betoniarce. A, no lecz rzeczywiście. Tak. Robią co chcą, a się z pani śmieją. Się pani... Nie wiem, czy teraz ze mnie, bo pan też tu stoi, tak? Ja wiem. Najpierw się pani nie poznał. Pod uwagę. Nie poznał mnie pan? No, myślałem, że taki dźwięk jeden. Specjalnie widzi pan na kolorowo. Ale się ubrała, a ja? Ubrała się pani jak na komunię, tak? No komunię. No co? No. O, to daltonista, pan chyba kolorów nie rozróżniasz. Ja żem się już na niedzielę ubrał. A, to co innego. Tylko, pani... że nie wiem po co to ja nie wiem, to w ogóle co? Jakieś przekreślone. Bo ja żem jest do towarzystwa, żem się zapisał. Tak? Ekologicznego. A. Zakaz chrząkania odbytniczką mam. I pani nie patrzy, no, że to... No, nie wiem, dzisiaj grochówka jest, to jest... No! Można, można. Grochówka nie tu! Tu grochówka, panie. Ja pani wie, ja jestem jest wybulony trochę. No tak myślę, że. Bo moje grube jelito ma 24 metry. O matko, a czemu takie lubię? Ja piję gorącą herbatę, żeby mnie w tyłek nie parzyła. No jak się śmieją z pani? No, pan no. Ładnie powiedział. A ja, pan! A kurna, że teraz w Bielicach mnie dwa psy pogryzły. No co pan powie? No? No ale ja mam nadzieję, że szczepione były. No dupami tak. No nie o tym myślałam, mój Boże. Śmieją się. Się tam czarna nie śmiej, ten, bo też widziałem ją z piesem chodziła. Tak? A ja się miał piesa, tego drogiego miałem. Aha, no. Jajnika miałem. Jamnika. 1500 metrów, pani, drogi jak był. Strasznie, rzeczywiście. Ale mój był taki, o. Co? Ja, mój miał 3 miesiące i by pani do mnie na podwórko nie wlazła. Matko, taki groźny. Nie, zasrane całe było. No widzi pani, jak się śmieją z pani jakby. No dobrze, biorę to na siebie. Dajcie spokój, co pieruny jaśniste z nami robią. Co? Kiedyś to były czasy. Tak? Co? Co? Jak ja żem miał kogoś, żeby ci pomógł, bo worek ziemniaków masz. Brawo dla Dominiki, brawo. Proszę państwa, teraz rozlosujemy. Nie rozsiądą.